staramy się wytłumaczyć, co to jest kryształ, jak on powstaje, jakie ma właściwości, jak się go bada. Ale staramy się to robić w taki sposób, żeby mógł to zrozumieć zarówno uczeń szkoły średniej, jak też i niektóre rzeczy zapewne mogą równie dobrze zrozumieć małe dzieci. Wraz z kolegami ze studiów skonstruowaliśmy miniaturowe urządzenie do wyciągania monokryształów metodą Czochralskiego. Monokrystalizacja jest potrzebna do celów przemysłowych i technicznych. My wyciągamy monokryształ galu, ale w przemyśle na masową skalę produkuje się ogromne, nawet kilkutonowe bloki monokryształu krzemu. Krzem to materiał, który na co dzień można by znaleźć w elementach półprzewodnikowych, które tworzą nasze komputery, telefony komórkowe, telewizory i wiele innych układów elektronicznych. Metodą Czochralskiego z dużych kadzi, zwanych autoklawami, wyciąga się duże cylindryczne bloki, które następnie są cięte na plasterki, na które wytrawia się metodą litograficzną lub chemiczną, czyli naświetla się przez pewien wzorzec strukturalny taką płytkę po to, żeby później skonstruować z tego jakiś element elektroniczny. Wytrawia się pewne struktury, które następnie wykorzystuje się do produkcji mikroprocesorów i elementów tranzystorowych, które właśnie spotykamy na co dzień w technice, która nas otacza.